Mam robić, co każesz i słuchać twoich poleceń. Tak, zgodziłaś się na dobre i na złe. Jeśli każę wypłacić ci wszystkie pieniądze i je spalić, zrób to. Pure Food and Wine była topową restauracją raw food. Wyprzedzała swoje czasy. Oferowała świetne wegańskie dania wyższej klasy. To był hit. Owen Wilson wchodził od tyłu, przechadzał się po kuchni. Byłem w szoku. Sarma była marką, królową kuchni raw. Doskonale mi się tam pracowało. Gdyby nie ta sytuacja, nadal byśmy tam pracowali. Sarma opowiedziała mi o gościu, z którym gadała w sieci. Krążyło mnóstwo plotek o tym, dlaczego za niego wyszła. Może ją szantażował. To była tajemnicza historia. Anthony powiedział Sarmie, że musi przejść serię prób. Obiecał jej, że uczyni ją i jej psa nieśmiertelnymi. To jakiś obłęd. Słyszałaś o mięsnym garniturze? Co to takiego? O raju, dajcie mi chwilę. Ja cię. Część pieniędzy z restauracji szła prosto do kieszeni Anthony'ego. Mówił, że jeśli nie będzie posłuszna, stracę wszystko, na czym mi zależy. Właściciele popularnej wegańskiej restauracji zostali aresztowani za oszukiwanie pracowników. Powiedziałem, że chyba nas okrada i zostałem zwolniony. Policja naprowadziła śmieciowe jedzenie. Gdy usłyszałem, że wpadła przez pizzę w Pigeon Forge, aż wyjąłem popcorn. Ale jazda. Kogo obchodzi pizza? Gdzie forsa? A może przekręt polegał na tym, że sprawdzała? Jest jak wegański Bernie Madoff. Co ci się stało? Sława, oszustwo, ścigani.